Bardzo często na kolację jadam ryby w formie przekąsek. Dzisiaj jedna z nich, bardzo prosta, z pstrągiem wędzonym i pysznym, ciekawym smaku sosikiem. A przygotowanie zaczynam od przyrządzenia właśnie tego sosiku. Ogórki korniszone malutkie kroję na plasterki. A szczypiorek kroję też drobno. Przekładam do miseczki z jogurtem. Dodaję też sporo utartej skórki z cytryny, która zaromatyzuje nasz sos. Także moje ulubione kapary. Dodaję też czubatą łyżkę chrzanu, który wzmocni smak naszego sosu. Sos posypuję lekko solą i świeżo zmielonym pieprzem. Skrapiam sokiem z cytryny i mieszam, żeby wszystkie składniki się dokładnie ze sobą połączyły. A więcej naszych przepisów na www.kulinarnatv.pl. Ale wracam do tego przepisu, a konkretnie do mojego pstrąga wędzonego. Ściągam z niego skórę i oddzielam płaty mięsa. I porcjuję je na kawałki mniej więcej o 3 cm długości. Następnie od liści sałaty rzymskiej mini odcinam twarde końcówki. Na każdym z nich układam po łyżeczce sosu. Na sos po kawałku mięsa z pstrąga, a na pstrąga jeszcze troszkę sosu. I tak przygotowane przekąski przekładam na talerzyki i posypuję świeżo pociętym szczypiorkiem. Na koniec delikatnie skrapiam oliwą z oliwek. Oczywiście jemy je przy użyciu najzgrabniejszych narzędzi, własnych rąk, tak jak kanapkę. Bardzo łatwy, szybki przepis, a ile smaku i jeszcze więcej zabawy. Więc wydaje mi się, że i Wy powinniście takie przekąski zrobić u siebie w domu. A podobne oraz inne przepisy znajdziecie na naszej stronie www.kulinarnatv.pl. A jeżeli chcecie mieć najszybszy dostęp do naszych nowości, to subskrybujcie koniecznie nasz kanał YouTube.